Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Party Hard. Teraz mamy imprezkę na łódce. Zobaczymy, jak to wygląda. Boat Party. Szczerze mówiąc, ciekawi mnie to trochę. Nieza nutka. Ostatnio w ogóle musiałem trochę wyciszyć. Pod koniec... gdzie ja jestem? Aha, tu. Pod koniec filmiku musiałem wyciszyć piosenki, dlatego że prawa autorskie tam jakieś były, także... No nie miejcie mi tego za złe. Dobra, ja bym chciał wyrzucić tego gościa za burtę. Czy ja mogę? Ojej, przebrałem się. No trudno. Dobra, co my tu mamy? Jak tu wyrzucać ludzi? Tu nie mogę wyrzucać. Tu chyba muszę wejść po schodach. Dobra, co tu jest? Aha, tu mamy wiatraczek, tego użyjemy i przejdziemy tu. Gdzie mnie to wyniesie? Tu, dobra. Okej. Pasuje, pasuje. Czy ja mogę cię teraz wyrzucić? Bum. Nie, no! No zostaw... Ach, ty cholero jedna. No dobra, zobaczymy, co tutaj mamy teraz. Tam jest w ogóle napisana jakaś gazetka z protipem dla mnie. Tam mnie wyrzuci gdzie? W to miejsce. No dobra, to nawet fajny pomysł. Podobają mi się te drzwi. Co tu mamy? Aha. A, czyli mogę się chować za pewnymi meblami. Ciekawe, jak to działa. Teraz tu nie ma tego wiatraczka. Oczywiście, ale jest coś fajnego. Jest głośnik, który użyjemy. Dobra. I teraz spróbujemy zatruć jedzonko. Bo to jest zawsze bardzo dobry sposób. Dobra. Tu już 4 osoby zginęły. Załączymy wiatraczek. Tu widzę kolejną gazetę. Zobaczymy, co ona nam powie. Okej, okay, czyli muszę uważać na tych cholerów tutaj, naszych ochroniarzy. No cóż. Ja wiem, że trzeba na nich uważać, no ale co ja mam zrobić? Gdzie teraz mamy jeszcze coś, co... Dobra, tu mogę wypchnąć, ale tak to ja muszę ich pozabijać normalnie, słuchajcie. Tu nie można za dużo powybuchać rzeczy. Kurde blady, jak ja to mam zrobić? To jest troszkę cięższe niż sądziłem. Dawaj. Fuck. Nie. Zostaw mnie. Zostaw mnie, ty cholerny ochroniarzu. Dobra. Zwiałem mu jakoś, a teraz muszę pociachać te osoby tu. Okej. Okay. Bam, dobra. Okej, uff. Dobra. Wszyscy tu są pociachani. Także to już jest na plus. Cicatą pociśniemy. Bierzemy to stun bombkę. Okej. Okay. To już mamy za sobą. Ile osób? 15 osób. No dobra, tutaj ktoś dzwoni, ale ten ktoś jest chory. No to co to ma być? Cyk, ciebie nie ma. Ja muszę tu jakoś tego kurde ochroniarza pocisnąć, bo inaczej to ja będę w czarnej dupie. I to dość głębokiej. Także ciebie tu już nie ma. Ciebie nie ma, ciebie nie ma i ciebie nie ma. Okej, okay. Dobra, te osoby już nie żyją. Ile zostało? 22 na 39, no? No nawet coś tam się układa pomału. Odejścia od ciała, bo tutaj... Dobra. Ja bym najchętniej zabił tego ochroniarza, ale nie mogę tego tak łatwo zrobić. Dlatego, że teraz musiałbym przy tym policjancie się pokręcić, a wtedy on niestety, ale mnie ogarnie. Dobra, tego pociachaliśmy. Ja jestem ciekaw, jaka jest historia, że my w ogóle znaleźliśmy się na tym statku i żądamy spokojnej imprezki, albo ogólnego spokoju. 27 na 39, no to nawet nieźle. Nawet nieźle, ale ja tutaj... Gdzie on teraz idzie? Ten policjant. Tam ogarnia, dobra. To ja pójdę tu. Ja pójdę tu na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiadomo, czy on by tutaj nie przeszedł. A ja przecież nie mogę być przy ciałach. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jakby to tutaj was rozpykać, żeby to jakoś legitnie wyglądało. O, cyk. Dobra, i teraz tego. Bach! Jest! Dobra, nie ma gnoja. Uff. Dobra, jest 29 na 39, 10 osób. I powiem wam, że to nawet jakoś idzie. Nie spodziewałem się tego. Szczerze przyznam.
że się tego nie spodziewałem. Ta klapa nas prowadzi na dół. Tak, na dół, dobra. Tam jest jakaś cheerleaderka po lewej i chciałbym ją zachwycić. Oficer, nie uciekaj, ja ci tutaj zrobię coś fajnego, chodź. Chodź. A ten gościu po prawej na dole chyba ucieka przed policją. Taki zmachany. Ty, ja wiem, jest teraz 29 do 39, ja chyba bombki użyję. Stun bombki. I powinno to zadziałać tak jak ja chcę. Czyli oślepię tych wszystkich ludzi tu. Bam. Oślepimy tych ludzi. I ja teraz ich zabiję. No dawaj. Anytime now. Kurde, nie policjant. Dobra, on odlatuje? Tak, odlatuje, dobra. Szybko. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, dobra. Mamy wszystko pod kontrolą. Ta babka sobie patrzyła, czy liderka, którą wcześniej chciałem ubić, jak ludzie ginęli. Ale nie ma sprawy. Ja tutaj pocisnę, zostały dwie osoby. Ty, chodź. No nie uciekaj mi. No kurde, co za wiara, no. I po co dzwonisz po policję? No, dobra. Jeszcze jedna osoba. Ty, albo on wie, że to ja. O, wiedział. Ale w każdym razie ja to zrobiłem w bardzo fajnym czasie. Niestety, no nie uda mi się zmieścić dwóch imprez w jednym odcinku, także ten będzie troszeczkę krótszy. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dajcie łapkę w górę w takim razie, jeśli się podobało. Już za drugim razem udało mi się tę misję przejść, a była dosyć otwarta, że tak powiem. Bardzo łatwo było mnie zobaczyć, także myślę, że łapka w górę się należy. Subskrybujcie, napiszcie jakiś fajny komentarz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!